Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was na kolejnej naszej katechezie, już 20. Przypominam, że rozpoczęliśmy nasze zamyślenia nad obrzędami Komunii Świętej. Tymi obrzędami, które bezpośrednio przygotowują nas podczas mszy świętej, podczas Eucharystii do przyjęcia Chrystusa do swojego serca. Dzisiaj chciałem mówić z Wami trzy elementy obrzędów Komunii Świętej. Elementy, które czasami, jak się wydaje, umykają uwagi wiernych, dlatego że są to gesty, są to czynności wykonywane tylko przez kapłana. I to może czasami właśnie naszej uwadze wiernych, którzy uczestniczą we mszy świętej, ludu Bożego, jakoś unikać. Pierwszym takim elementem, który chcę dzisiaj omówić, jest samo łamanie chleba. W jednej z pierwszych katechez mówiliśmy sobie, gdy omawialiśmy nazwy, określenia Eucharystii, mszy świętej, że nazwa msza święta czy Eucharystia wchodzi stosunkowo późno do nazewnictwa, do terminologii kościelnej. Pierwotnie właśnie mszę świętą określano mianem łamania chleba. Chrześcijanie pierwszych wieków spotykali się w niedzielę na łamaniu chleba. Po tym łamaniu chleba uczniowie zdążający do Emaus rozpoznają Chrystusa, rozpoznali Go przy łamaniu chleba. I moi drodzy, trzeba tutaj sobie powiedzieć, że ten gest łamania chleba właśnie w pierwotnym kościele, w pierwotnej liturgii stanowił moment kulminacyjny, najważniejszy całej Eucharystii, całej mszy świętej. Dopiero z czasem zostało to rozdzielone. Pierwsi chrześcijanie, sprawując Eucharystię, kapłan łamiąc chleb i rozdzielając go pomiędzy wierzących, właśnie łamiąc chleb, wypowiadał słowa konsekracji: bierzcie i jedźcie. Później te dwa elementy zostały rozdzielone, zostały niejako przesunięte akcenty i dzisiaj tym momentem kulminacyjnym mszy świętej są właśnie słowa wypowiadane przez kapłana, słowa konsekracji i następnie podniesienie, ukazanie świętych postaci, o którym sobie już mówiliśmy. Jednak właśnie ten gest łamania chleba, od którego wzięła nazwa cała liturgia, msza święta, jest gestem bardzo ważnym do dnia dzisiejszego. Kapłan łamie hostię, pochylając się, łamie hostię, przeważnie na dwie części, choć przepisy liturgiczne zalecają, aby Komunia Święta była rozdzielana z postaci chleba, wina konsekrowanego podczas danej mszy świętej. Względy praktyczne nie zawsze na to pozwalają i dlatego Komunia Święta często jest rozdzielana z świętych postaci, które przechowujemy w tabernakulum. Jest to możliwe w jakichś małych grupach. Jednakże często można spotkać się na taką sytuację, że kapłan z tej swojej hostii pewną część łamie i dołącza później do tych postaci, do komunikantów, które będzie rozdzielał pośród wierzących, udzielając im Komunii Świętej. Moi drodzy, ten gest łamania chleba ma bardzo głęboką symbolikę. Chrystus stał się dla nas pokarmem. On się uniżył, on się przełamał. Stał się człowiekiem, a później został wśród nas pod tymi jakże nędznymi postaciami chleba i wina. I tak samo jak Chrystus karmi nas swoim ciałem, tak samo my powinniśmy się przełamywać, powinniśmy się dzielić samymi sobą,
dzielić się miłością pośród siebie. Nie tylko pośród wierzących, ale pośród wszystkich ludzi. Święty brat Albert Chmielowski, wielki apostoł ubogi, apostoł Krakowa, właśnie mówił, że trzeba być dobrym jak chleb. Jak chleb, który leży na stole, do którego każdy może podejść i kęzla siebie ułamać. Właśnie w tym geście łamania chleba mamy sobie uświadomić, podjąć tą refleksję, na ile ja daję siebie innym ludziom, na ile ja potrafię się przełamywać w swojej pysze, w swoim zarozumialstwie, aby być pokornym jak Chrystus, który nieustannie nam siebie daje. Kolejny gest, który wykonuje kapłan, to jest gest zmieszania postaci. Z języka łacińskiego nazywamy to commixtio, czyli zmieszanie świętych postaci ciała i krwi pańskiej. Dokonuje się podczas Eucharystii tuż po łamaniu chleba. Dokonuje się to zmieszanie postaci przez umieszczenie cząstki hostii w kielichu z konsekrowanym winem, z najświętszą krwią Chrystusa. Kapłan ze swojej hostii łamie maleńki kawałek i umieszcza go w kielichu z najświętszą krwią. Kapłan, wypełniając ten gest, wypowiada po cichu słowa. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Moi drodzy, gest ten, tego zmieszania postaci, pochodzi prawdopodobnie z liturgii syryjskiej, choć duży wpływ wywarła na niego liturgia papieska, którą sprawował papież już w VII wieku. Otóż biskup Rzymu, papież, po spożyciu partykuły, cząstki, hostii, kolejną cząstką znaczył trzy razy, wykonując nad kielichem znak krzyża i umieszczał tą cząstkę właśnie w konsekrowanym winie, wypowiadając właśnie odpowiednią modlitwę. W taki sposób następowało przygotowanie postaci wina do komunii wiernych. Wśród wielu interpretacji tego znaku na jedną warto zwrócić uwagę, mianowicie na ryt zwany fermentum. Fermentum, tak nazywano właśnie cząstkę konsekrowanego chleba, cząstkę hostii, którą papież za pośrednictwem usługujących mu diakonów wysyłał prezbiterom sprawującym Eucharystię w innych kościołach Wiecznego Miasta, czyli Rzymu. I tam właśnie prezbiterzy, kapłani, otrzymując tą konsekrowaną cząstkę, którą przynosili diakoni, podczas swojej celebracji, swojej mszy świętej, włączali ją do konsekrowanego właśnie wina w kielichu. Obrzęd ten symbolizował jedność ofiary Chrystusowej oraz jedność biskupa Rzymu ze swoimi prezbiterami. Moi drodzy, powracam jeszcze raz do naszej pierwszej katechezy, kiedy bardzo mocno podkreślałem właśnie jednoczący charakter Eucharystii. Eucharystia, która jednoczy. I właśnie ta cząstka fermentum, dzisiaj już tego zwyczaju nie ma, ale właśnie ona podkreślała jedność Kościoła, jedność papieża z biskupami, z prezbiterami. O tej jedności wspomina w 416 roku papież Innocenty I w liście do detencjusza biskupa Gubbio. Msze święte sprawowane w różnych miejscach uobecniają tę samą ofiarę eucharystyczną. To, co mówiliśmy na początku naszej katechezy.
To jest jedna i ta sama Eucharystia, choć sprawowana na różnych ołtarzach, różnych kościołach po całym świecie. Znaczenie obrzędu zmieszania postaci świętych można dziś zrozumieć, odwołując się do właśnie tej interpretacji średniowiecznej, która łączyła ten gest z obrzędem łamania chleba. Łamanie chleba, wracam jeszcze raz do tego gestu kapłańskiego, łamanie chleba symbolizuje między innymi oddzielenie duszy od ciała i w ten sposób wskazuje na śmierć Jezusa. A więc w średniowiecznej liturgii ów gest przełamania hostii symbolizował śmierć Chrystusa, oddzielenie Jego duszy od ciała. Natomiast połączenie hostii, umieszczenie tego kawałka hostii w konsekrowanym winie wskazuje na Jego zmartwychwstanie. To jest symbol zmartwychwstania Chrystusa. Dzięki temu wierni przyjmujący komunię świętą łączą się z Chrystusem zmartwychwstałym, czyli z Chrystusem żyjącym. Moi drodzy, powtarzam jeszcze raz, Eucharystia, która uobecnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, także właśnie poprzez te symbole, przez gest przełamania hostii i gest później połączenia świętych postaci. Przełamanie hostii to śmierć Chrystusa, połączenie tych postaci to Jego zmartwychwstanie. W Piśmie Świętym ciało i krew, moi drodzy, oznaczają, symbolizują życie. Dlatego też ich rozdzielenie oznacza śmierć. Wszystkim nam wierzącym ten obrzęd zmieszania świętych postaci powinien przypominać nasze przyszłe zmartwychwstanie. Warto, moi drodzy, na ten gest właśnie zwrócić uwagę, gdy będziecie brali udział w najbliższej mszy świętej Eucharystii. I w końcu, moi drodzy, trzeci temat, który dzisiaj chcę poruszyć, to aklamacja oto baranek Boży, gdy kapłan unosi właśnie kielich nad nią hostię i mówi oto baranek Boży. Po śpiewie baranku Boży celebrans odmawia po cichu modlitwy stanowiące bezpośrednie przygotowanie na przyjęcie komunii świętej. Wierni w tym czasie w ciszy powinni się włączyć w to właśnie modlitewne przygotowanie, wyciszyć się. Cisza i wspólne milczenie mają na celu pomóc i kapłanowi, i wiernym w osobistym spotkaniu z Chrystusem pod postaciami chleba i wina. Stanowią one pewnie także akt adoracji wcielonego Syna Bożego. Po odśpiewaniu, czy po odmówieniu tej aklamacji, oto baranek Boży, kapłan, trzymając nad pateną albo nad kielichem chleb eucharystyczny, wypowiada właśnie te słowa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. To określenie, moi drodzy, baranek Boży pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. To święty Jan Chrzciciel mówi do swoich uczniów, wskazuje, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Wyraża w ten sposób właśnie tą myśl o zastępczej i ekspiacyjnej, wynagradzającej roli śmierci Jezusa, który przez swoją śmierć, przez złożenie swojego życia w ofierze, uwalnia ludzkość od grzechu. Występuje, moi drodzy, tutaj nawiązanie, święty Jan Chrzciciel nawiązuje do tego baranka paschalnego, którego krew gwarantowała Hebrajczykom ocalenie od śmierci, a ostatecznie wyzwolenie z niewoli egipskiej. Moi drodzy, warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Chrystus umiera na krzyżu wtedy, w tym czasie, kiedy w świątyni jerozolimskiej zabijano właśnie baranki na ucztę paschalną. W tym samym czasie Chrystus składa siebie
w ofierze. Staje się właśnie tym doskonałym barankiem paschalnym. Według papieża Benedykta XVI, naszego kochanego papieża, wielkiego teologa, Pan Jezus umierający na krzyżu właśnie w dzień przygotowania Paschy ukazuje się jako rzeczywisty baranek paschalny, w którym wypełniło się znaczenie baranka paschalnego zabitego przy wyprowadzeniu z Egiptu. Charakterystyka Chrystusa jako tego właśnie baranka paschalnego, jaką przedstawił Jan Chrzciciel, doskonale, moi drodzy, współgra z obrazem sługi Jahwe z Księgi Izajasza, który dobrowolnie, bez protestu, umiera za grzechy swego ludu. To właśnie proroctwo proroka Izajasza wypełniło się w doskonały sposób w chwalebnej męce Jezusa Chrystusa. Więc ta formuła, jaką wypowiada kapłan, obwieszcza zatem odpuszczenie grzechów mocą paschalnej ofiary wcielonego Syna Bożego. I później, moi drodzy, zwrot: błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę, z kolei pochodzi właśnie z Księgi Apokalipsy. To jest 19 rozdział, 9 wiersz. Oznacza on, iż uczestnicy mszy świętej, ci, którzy biorą w niej udział, naprawdę zaliczają się do błogosławionych, czyli ludzi szczęśliwych, ponieważ zostali zaproszeni na ucztę baranka, która jest początkiem tej wiecznej uczty. I nasza odpowiedź na wezwanie kapłana: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, powiedz tylko słowa, będzie ozdrowiona dusza moja. Tutaj, moi drodzy, warto zwrócić uwagę na pewną formę gramatyczną, bo niektórzy zmieniają tą formę. Panie, nie jestem godzien. I tutaj, moi drodzy, nie zmienia się, tutaj nie ma w kościele feminizmu i nie mówi się: Panie, nie jestem godna, kobieta. Nie. Grzesznik, ja nie jestem godzien. Dlaczego? Dlatego, że są to słowa bezpośrednio zaczerpnięte z Pisma Świętego. Słowa, które wypowiada setnik w Kafarnaum, prosząc o uzdrowienie swojego chorego sługi. To jest w Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 8, werset 8. Panie, nie jestem godzien. I tutaj wprowadzenie jakichś feminizmów: Panie, nie jestem godna i tak dalej. No, moi drodzy, no to w takim razie ktoś zaczyna poprawiać Pismo Święte. My wypowiadamy, niezależnie czy jest, ktoś jest kobietą, czy jest mężczyzną, powtarzamy słowa celnika, a on, no niestety, drogie panie, był mężczyzną. I tutaj nie ma miejsca na mówienie: Panie, nie jestem godna, bo nie ma tego w Piśmie Świętym. Tutaj warto, moi drodzy, powiedzieć, że właśnie tą aklamację, całą tą aklamację, także te słowa, które wypowiada celnik, nie należy traktować w jakimś duchu pokutnym, ale wypowiadamy je z pokorą. Niemniej jednak jest to wyraz naszej wiary, jest to wyraz naszej radości, wyraz naszej wdzięczności wobec wielkiej łaskawości Boga, który sam siebie daje nam jako pokarm. Jest to wyznanie wiary w Pana, który ma moc nas uzdrowić i zbawić poprzez właśnie znaki naszej skruchy, naszej pokory. Ale mówię, nie jest to jakieś słowa wyrażające naszą pokutę. Są słowa pełne radości. Moi drodzy, to wyznanie wiary pozostanie później przez każdego z nas potwierdzone owym słowem Amen, wypowiadanym jako odpowiedź na słowa kapłana, który będzie udzielał nam Komunii Świętej, który mówi: ciało Chrystusa, Amen, wierzę w to, przyjmuję, afirmuję. Moi drodzy, zwróćmy uwagę właśnie
podczas sprawowanej Eucharystii, najbliższej, w której będziecie brali udział, właśnie na te gesty, gesty kapłana, gest właśnie łamania chleba, gest zmieszania świętych postaci. Kapłan te gesty wykonuje w ciszy, czy też właśnie później na te słowa, które wypowiada kapłan, właśnie sam śpiew Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, czy też właśnie te słowa oto Baranek Boży, słowa świętego Jana Chrzciciela i odpowiedź właśnie celnika, który no, nie czuł się godny, aby Chrystus wszedł do niego. Tutaj trzeba byłoby sięgnąć do tradycji żydowskiej. Żyd nie miał prawa wejść do domu poganina, żeby nie zaciągnąć tej rytualnej nieczystości. Setnik szanuje tą tradycję żydowską i dlatego mówi, wyznaje wiarę, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ja wiem, że nie możesz przyjść do mnie, ale wystarczy, że powiesz słowo i się stanie. To jest wyznanie wiary. My tak samo właśnie razem z celnikiem tą wiarę wyznajemy. Moi drodzy, życzę Wam ładnego, dobrze przeżytego weekendu, przeżytego właśnie z Bogiem, przeżytego w gronach Waszych rodzin. Znajdźcie czas, aby wziąć do ręki Pismo Święte, aby razem z całą rodziną zatrzymać się na tym Słowie Bożym. Przypominam, że już możemy przychodzić do kościoła, możemy przychodzić do naszej konkatedry w Kijowie, chociaż jeszcze są te ograniczenia, ale już działa metro. Z tego co wiem, starajmy się jakoś, moi drodzy, już rezygnować z tej mszy świętej online, w internecie czy w telewizji, aby być osobiście duszą i ciałem obecnymi na Eucharystii, na tym łamaniu chleba, do którego Chrystus nas zaprasza i nie zapomnijmy, aby do tego spotkania z Chrystusem, do tej uczty, na którą Chrystus nas zaprasza, aby dobrze się przygotować. Moi drodzy, niech Wam Pan Bóg błogosławi, obdarza Was wszelkim pokojem i radością. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.